Witam wszystkich ponownie. Dziś zrobimy masę makową, domowej roboty. Pyszną, bez żadnych sztucznych dodatków. Tak jak kiedyś robiły nasze mamy i babcie. Wychodzi jej całkiem spora ilość. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od ugotowania maku. Mam suchy mak niebieski, 0,5 kg. Zalewamy go zimną wodą, około 800 ml. Mieszamy i czekamy, aż się zagotuje. Jak się zagotuje, to zmniejszamy ogień na najmniejszy i jeszcze tak około 10 minut gotujemy. Następnie mak musimy odcedzić z nadmiaru wody. Albo przez bardzo gęste sito, albo przez jakieś grubsze, ale wyłożone gazą. Przelewamy mak i odstawiamy go na około 20 minut. Niech sobie odrobinę przestygnie i odcieknie z wody. W międzyczasie możemy sobie przygotować dodatki do naszej masy. Suszone owoce mogą być zupełnie różne, jakie macie w domu, jakie lubicie. U mnie suszone morele, suszone śliwki i kandyzowana skórka pomarańczowa. Dodatkowo orzechy, u mnie laskowe, ale mogą być również włoskie. Bakali w sumie 400 g. Mam 100 g śliwek suszonych. Muszę je drobniej pokroić. Gramów suszonych moreli, również kroję drobniej, może być zamiast żurawina lub rodzynki, co macie i co lubicie. Fajnie sprawdzą się również figi. 100 gramów kandyzowanej skórki pomarańczowej i orzechy, również 100 gramów. Siekamy trochę drobniej. Dodatki gotowe, możemy zmielić mak. Większość wody już z maku wyciekła, resztę jeszcze odciśniemy i mamy gotowy mak do mielenia. Mielimy na najdrobniejszych oczkach na maszynce do mielenia mięsa. Najlepiej przekręcić go dwukrotnie, żeby mieć pewność, że na pewno jest dobrze rozdrobniony. I gotowe. Teraz musimy mak przełożyć do garnka, dodać nasze bakalie, 4 porządne łyżki miodu, dwie, trzy łyżki masła i 100 g brązowego cukru. Włączamy mały gaz, mieszamy wszystko dokładnie i podgrzewamy, aż rozpuści nam się całe masło i cukier. A masa zacznie się robić bardziej kleista i gęstsza. Już nie taka sypka. Trwa to około 10 minut. Masy makowej, gotowej, wychodzi mi około 1,4 kg. Masa taka postoi bez problemu około kilku dni w lodówce, więc możecie ją przygotować troszkę wcześniej lub zrobić dużo wcześniej i zamrozić. Bardzo fajnie się mrozi i nie traci nic na smaku ani zapachu. I możecie wykorzystać ją w każdej chwili. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTubie.